Los nie jest sprawiedliwy. Na przykład ja nigdy nie będę królem. A ty nie ujrzysz więcej wschodu słońca. Adieu. Mama ci nie mówiła, żebyś nie bawił się jedzeniem? Czego znów chcesz? Oznajmić ci, że król Mufasa podąża do nas. Pewnie mu powiesz, czemu nie byłeś na poradnej ceremonii. Przez ciebie, Zazu, straciłem obiad. Ha! Stracisz więcej, bo król jest na ciebie wściekły. No, mówię ci, jak zborsuczony jamnik. Aż się trzęsę ze strachu. Nie, skaza, nie patrz tak na mnie. Skaza. Puść go. W samą porę, najjaśniejszy panie. O, mój starszy brat zniżył się, by obcować ze swym ludem. Dlaczego nie widziałem cię na prezentacji Simby? To było dzisiaj? O, jakże mi przykro! Wyleciało mi z głowy. Och tak, jako brat króla powinieneś wykazać się większą czujnością i być blisko tronu. Byłem blisko tronu. Zanim urodził się ten wypłosz. Ten wypłosz to mój syn i twój przyszły król. O, zaczynam już ćwiczyć dyganie. Nie zwracaj się przeciw mnie, bracie. O nie, Mufaso, to ty nie zwracaj się przeciwko mnie. Czy to wyzwanie? Po co te nerwy? Jakże bym śmiał rzucać ci wyzwanie? A szkoda. Czemu nie? Ponieważ odziedziczyłem w lwiej części rozum, lecz jeżeli idzie o siłę, nie zostałem zbyt hojnie obdarzony. W każdej rodzinie taki się trafi. W mojej nawet dwóch. Udaje im się zepsuć każdą uroczystość. Co ja mam z nim zrobić? Byłby z niego piękny futrzak. Zazu. I zawsze w razie potrzeby można by go przetrzepać.